teraz, Ale to bo jest niedawno miał. ciężkie pytanie, mordo, bo album się cały czas pisze. Wiesz, o co chodzi? Jakby to zależy, jak na to spojrzysz, Aha. bo albo jesteś kimś, kto siada od początku do końca i jakąś koncepcję, którą chce przestrzec albo wykonać w swoim albumie, albo po prostu robisz zajebistą muzę i potem kompletujesz i robisz z tego album. Więc to zależy, jak na to spojrzeć i wiesz, jakie masz podejście. Ale co jest dla ciebie ważniejsze? Robić kilka hitów rocznie, kilka hitów takich dobrych, lub nagrać album, albo to się wiąże i jedno dopełnia Ale drugie. to się jedno z drugim poniekąd wiąże, bo jak nagrywasz album, no to wiadomo, że chcesz jak najlepsze piosenki wybrać zawsze, co nie? No w sensie, no słuchaj, no miałeś kilka dobrych, głośnych hitów zeszłego roku, tak? Ale czy album, który niedawno wydałeś, on przebił w ogóle zasięgiem te poprzednie hity? Tak, zdecydowanie, mordo. No jak zobaczysz sobie, to ja nawet czasami zastanawiam się, bo wiele kawałków z tego albumu na dzień dzisiejszy zyskało większą popularność jak na początku. Wiesz, ja na przykład obserwuję to z perspektywy mojej, czyli jako typa, który gra koncerty i widzi, jak ludzie znają na przykład utwory na pamięć. Wiesz, o co chodzi? I myślę, że teraz, no naprawdę, ludzie jakby przez to, że nie ma. No nowa muzyka ile? Z 1,5 miesiąca temu ode mnie wyszła. To słuchają tych starszych rzeczy i pewne świeżynki, jakby kawałki, które były rok temu wydane, mogą dla ludzi okazać się teraz świeżymi, bo zobacz, że 1/4 słuchaczy w Polsce na przykład słucha wyłącznie singli. No właśnie o to mi Ktoś, chodziło. ktoś, ktoś, kto postrzega albo słucha muzyki na podstawie singli, też nie do końca będzie wiedział, jaka jest płyta cała, wiesz, o co chodzi? No właśnie o to mi chodziło. Co jest w obecnych czasach bardziej opłacalne? Robić single No, to dobre. jakby to zależy, wszystko jest opłacalne, no bo stary, jak masz fajny singiel, to będziesz go grał i będą ludzie się bawić przy tym dobrze. Jak masz fajny album, no to go dobrze sprzedasz, więc wszystko się opłaca, wszystko jest fajne. No. No właśnie nad tym się zastanawiam, co w obecnych czasach daje więcej profilu. Jak jesteś nowym artystą, to myślę, że najsensowniej jest przez single się wybić. No, jasne, że tak. Albumu raczej nie ma sensu robić na początku, ponieważ no, nikt nie zna ciebie. No, a ty co tam w ogóle opowiadasz, co u ciebie ciekawego teraz będzie? Będzie na dniach mój kawałek. Twój? Kawałek, tak. Jaki kawałek? Będzie się nazywał dość głośnym tytułem Koronawirus, dis na ludzi. W taki sposób. Okej. Więc łatwo będzie go znaleźć. A poprzedni kawałek, który ci Ale podsyłałem, ten powiedz mi siusiak. szczerze, szczerze mordo, widzisz, bo wam wszystkim się wydaje, osobom, które jakby przez pryzmat swojej dotychczasowej działalności, czyli filmiki na YouTubie, czyli No. zgarnianie jak największych zasięgów poprzez hasła, które tam się znajdują, No. wam się wydaje, że najłatwiej takie zrobić hit, a to wcale nieprawda, mordo, jest. A raperom to się wydaje, czy komu? Nie, no wam, właśnie wam, jak to tam A. było. Ludziom, którzy jakby robią muzykę z doskoku. O tak. Chodzi ci o youtuberów, tak? Niekoniecznie youtuberów, ale na przykład ty siebie nazwiesz youtuberem, czy nie? Bo ja ciebie nie nazwę youtuberem. No nie do końca. No dla mnie niby tak, ale bardziej stary też taki jakby jesteś tym gwoździem, który stara się jakieś zamieszanie, czy komuś tam czasem gwóźdź wbić, czy trochę pośmiać się. Wiesz, o co chodzi? Więc ja ciebie youtuberem nie nazwę do końca, no bo też trochę parodiujesz, wiesz, o co chodzi? I jakby to wszystko nabiera innego znaczenia, moim zdaniem. Nie jesteś youtuberem, który wstawia filmik pod tytułem ile bbb, ile. Ciekawostek, pięć ciekawostek o Malik Montana. Zapraszam. No to no, no inaczej. Kategoryzujesz się, jak miałbym cię kategoryzować, no to może i jesteś tym youtuberem, ale nie jesteś takim youtuberem, który jakby w mniemaniu moim jakby ma taką łatkę youtubera. Jesteś po prostu jakimś takim typem, który wyskakuje i lubi sobie trochę bekę pokręcić. Takie odnoszę wrażenie.
Nie, no Bojka rzeczywiście lubi, tak, ale no jakby standardowo z zawodu jestem youtuberem, tutaj już nic nie zrobisz, tak I czy co inaczej powiedz robię mi, filmy. i co tobie rzeczywiście się opłaca robić te filmiki, zarabiasz na tym tak, jak używasz raperów, czy kontrowersyjnych sformułowań i haseł, które są jakoś tam teraz w obiegu mocnym? A, w sensie, że to jest paradygmat tego, że na YouTubie tak to działa, że musimy wkleić jakieś głośne hasło, żeby te filmy się oglądały. Okej, czyli jakby sztuka. Jeśli chodzi ci o kasę, o zarobek, o opłacania, o to ci chodziło? Czy o Nie, co? chodzi mi o to bardziej, że jakby jak zaczynasz robić filmik, to No. czy to, czy które mają przyciągnąć uwagę, czy rzeczywiście robisz materiał, który ci się wydaje fajny i ciekawy? Zazwyczaj to wygląda w taki sposób, że jak dzieje się coś ciekawego, co jest na czasie, i tylko w tym przypadku, jeśli mam coś do powiedzenia, jeśli będę w stanie rozszerzyć jakoś ten temat i jakoś się wypowiedzieć, to w tym przypadku biorę się za ten materiał. Okej. Na przykład akcja, która niedawno była ze Sobotą, coś tam, jakaś kontrowersja, no ja. Nie interesowało mnie to za bardzo, nie miałem nic do powiedzenia, Ale ale widzisz, wiem, że. ale jako youtuber, no to jakby też było hasłem takim, które Tak, jakby nie no więc patrzeć mogło ci wiesz, co olałem chodzi, to. przyciągnąć. No faktycznie, że to byłby dobry clickbait, ale olałem to, ponieważ no, nie będę nic na siłę robić takiego. Więc biorę te materiały, na które mam jakieś zdanie. Mam Okej. coś do powiedzenia. A myślisz, że jakby inaczej, bo jesteś chyba pierwszą osobą, która w Polsce taki kanał zrobiła, z tego co się orientuję. Nie, no kanały na temat rapu są. Są oczywiście. To ja może jestem na tyle ignorantem, że tego po prostu nie widzę. Nie, no, co tam? Rapowy Kamil był, Asolka, dziewczyna, która robi rapowe jakieś newsy cały czas. Więc taki content cały czas. Jakiś content był u kolesia, który robi piosenki. Zgadnij piosenkę, coś takiego. Puszcza piosenkę i w komentarzach tam muszę zgadnąć. Ale widzisz, jest na to popyt. Skoro ludzie to oglądają, no to ludzie tego chcą oglądać. No, rap to dlatego, że rap jest popularny i to dlatego. Wszyscy Tak staramy się uważasz? żerować na Tak tym. uważasz? To tak, muzyka mainstreamowa i wokół tego robi się content zawsze. Okej. Kumam. Mordo, co? Ja żegnam ciebie takim tym teraz No, to akcentem ja takim super. spierdałem. Pozdrawiam cię serdecznie. Pamiętaj, nie ciśnij ludzi mordo na tym YouTubie. Nie ciśnij wszystkich. Ale dla Bejki raczej można. No Co nie? wiadomo. No Czekam, dobra, to na razie. tam pociśniesz i coś znajdziesz ciekawego. Okej, na razie, trzymaj Dobro, się. mordo. Kogo my tu mamy?